Zdrowia, szczególnie dla właścicieli broni w Meksyku, bo już tak dużo ich nie zostało. No, w ostatnich 9 miesięcy w Meksyku zginęło 26 tysięcy ludzi, było zamordowanych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. 26 tysięcy ludzi zamordowanych z broni w Meksyku, czyli jest to 6 razy więcej na milion ludzi zamordowanych w porównaniu do Ameryki. Czy potrzeba jeszcze bardziej mocnych czy restrykcyjnych praw i regulacji, przepisów i paragrafów na posiadanie broni? No nie, na bardzo nie. W Meksyku te prawa do posiadania broni są w zasadzie jedne z najmocniejszych, najgorszych, takich niemożliwych w zasadzie do posiadania. Przez lata w Meksyku był tylko jeden jedyny sklep prowadzony przez wojsko w zasadzie. No i można było tam kupić największy w zasadzie, no, sztucer. No, trudno powiedzieć, co sztucer, bo to był 0,22, czyli to taki KBKS był. To był największy kaliber, który można było kupić. No i żeby kupić, no to trzeba było zezwolenia. Żeby te zezwolenia w zasadzie dostać, no to było to niemożliwe. To sprawdzanie tego powiedzmy historii życiowej człowieka to zajmowało do 6 miesięcy i bardzo często i tak nie dawało rezultatu, nie dawało zezwolenia. Wszystkie odciski palców trzeba było. No i jeszcze sprawdzali całą historię pracy tego człowieka. Sprzedaż pomiędzy ludźmi w ogóle nie istnieje. No i w zasadzie to, jeżeli ktoś chce sprzedać broń w Meksyku, no to może go sprzedać tylko do państwa, a państwo, urzędy decydują, kto inny może sprzedać. W Meksyku nawet politycy, którzy byli nie ostrzegani, ale którzy mieli groźby, że zostaną zabici, nawet politycy nie byli w stanie dostać broni do noszenia w zasadzie pod marynarką. Ale to tak nie zawsze było. To nie zawsze tak było. W zasadzie to w 1961 roku zmienili konstytucję. No bo do 1961 roku ludzie mogli posiadać broń, a później zmienili konstytucję. No i w 72 roku już zaczęło się po prostu eliminowanie, nieprawdopodobne, ostre, drakońskie przepisy dotyczące broni. Na dzień dzisiejszy to w Meksyku jest tak, że właściciel broni nie może przewozić tej broni z jednego domu do drugiego. W zasadzie nawet jeżeli broń jest rozładowana, broń jest w skrzynce, i jest zarejestrowana oficjalnie. Te trzy rzeczy można mieć, no i w zasadzie nie można przewieźć z jednego miejsca zamieszkania do drugiego. No i czy ilość morderstw w Meksyku się zmniejszyła? No w zasadzie się nie zmniejszyła od 1972 roku, tylko się podwoiła. Także, że się podwoiła. Meksykanie mówią, że to kto to robi? No północny sąsiad, Ameryka, że Ameryka ma wpływ na to, co jest w Meksyku, no ale te wszystkie automatyczne, no bo to tam używają karabiny maszynowe. W Ameryce nie ma tego jak kupić. W Ameryce są półautomatyczne pistolety, które w zasadzie ludzie przerabiają. No, automatyczny to się naciska cyngiel i to tak strzela. Półautomatyczny, no to trzeba naciskać za każdym razem. Także w Ameryce tego nie kupi się automatycznego, a w Meksyku jednak one są. Tak samo skonfiskowali w Meksyku przez tam 2 czy 3 lata 15 tysięcy granatów, a granaty w Ameryce nie są sprzedawane. Nie jest to, powiedzmy, broń podręczna, tak? Także to widać, że to pochodzi z wojska i nie jest z innych miejsc, takich normalnych, tak jak w sklepach. Czyli gdzie
gdzie bandziory i kryminaliści kupują broń w Meksyku? No oni w zasadzie większość to kartele kupują, tak? No bo to są bandyckie kartele, bandyckie mafie, no i oni kupują z Nikaragui, z innych państw południowej Ameryki, no ale również kupują z Azji, kupują z Bliskiego Wschodu, no i kupują tam, gdzie jest. No ale to są te bandyckie, kartelowe, mafijne sprawy. Amerykańskie Ministerstwo Broni, no bo fire w Ameryce jest Bureau of Alcohol, Tobacco i Firearms and Explosives, czyli biuro dotyczące alkoholu, tytoniu, broni palnej i ładunków wybuchowych. To mówi, że no ma takie statystyki, że 70% pochodzi właśnie z Ameryki, tych, których są w Meksyku. No ale to nie jest prawda, nie jest to prawda, no bo w zasadzie to jest bazowane na tym, co Meksykanie decydują robić. Oni skonfiskowali powiedzmy 26 tysięcy broni, z czego dali 11 tysięcy do Ameryki, żeby Ameryka sprawdziła, co się dzieje. To było w latach 2007-2008. No i 6 tysięcy, no to sprawdzili te wszystkie numery. No i 90% z nich to faktycznie one były dosłane z Ameryki. No ale to jednak, jeżeli 6 tysięcy, 10%, no to jest 5 tysięcy, no to na 29 tysięcy, 5 tysięcy, no to jest to mniej niż 20%, tak? Także skąd są te 80%? No te 80%, no to jednak są z innych krajów. No i patrząc na te pełne maszynowe karabiny maszynowe, pistolety maszynowe, które pojawiają się tam w Meksyku, no to w Ameryce tego nie ma. Kupowane są z Chin, tak jak wspominałem, czy powiedzmy z Bliskiego Wschodu. Kałasznikowy są po prostu robione na całym świecie, tak? Wszyscy je skopiowali. No i ciekawe jest to, że dużo kretynów nie rozumie, że w wielu miejscach na świecie, tam gdzie są najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczące posiadania broni, no to tam są największe ilości morderstw i zabójstw. No można właśnie popatrzeć na Meksyk, można popatrzeć na Brazylię, można popatrzeć też na Rosję. No a w tych krajach rozwiniętych, gdzie powiedzmy posiadania broni jest łatwiejsze, no rząd wierzy powiedzmy obywatelom swoim, no i masz zobowiązania do obywatela, tak? To prawo do posiadania broni, no to w zasadzie to można powiedzieć, że tak jak w Ameryce powinno być konstytucyjne prawo do samoobrony. Rząd nie powinien nic robić. No komuniści teraz wszyscy ci w Ameryce, socjaliści, komuniści, Obama, Clintony, te Ocasio-Cortez, no to oni właśnie chcą, tak jak Stalin, tak jak Hitler, tak jak Jaruzelski, który konfiskował wiatrówki w czasie stanu wojennego, no to oni uwielbiają konfiskować, oni uwielbiają zabierać, no ale tam, gdzie są te restrykcje, no to wolności nie ma. No Szwajcaria powiedzmy, ilość tych morderstw, ilość masowych morderstw jest dosyć mała. W Ameryce też ta ilość per capita na milion, no to też jest statystycznie, nie jest Ameryka tak na najwyższym poziomie. Problemem jest taki, że w Ameryce jednak te zamykają wariatów do domu wariatów i to jest najgorsze. Kontrola broni, jakakolwiek drakońska, nie rozwiązuje spraw kryminalnych, tak? No bo jednak socjaliści, lewicy, którzy chcą opanować ludzi, no to oni nie patrzą. Oni powinni, powiedzmy, wieszać, wykonywać egzekucje na bandziorach, którzy robią użytek z tą bronią, a nie ścigać tych legalnych posiadaczy broni, którzy teoretycznie, no i praktycznie mają tą broń dla samoobrony. To jest w sumie bardzo proste, tak? Najważniejsze to jest to, żeby
można powiedzieć, że najprostszą drogą do tego, żeby zatrzymać złego bandziora, złego człowieka z bronią, to jest to, żeby był dobry człowiek z bronią, tak? No i to jest po prostu niezrozumiałe. Dla lewaków to jest niezrozumiałe i oni w ramach niszczenia 100 tysięcy, czy tam 10 tysięcy, czy tysiąca tych bandziorów, oni są w stanie atakować te dziesiątki milionów, czy setki milionów uczciwych obywateli. No i to jest właśnie to najgorsze, że w ten sposób wielu ludzi myśli. No i rozbrajanie normalnego, szarego obywatela, no niestety nie pomaga, tak jak to widać w Meksyku, gdzie jest więcej zabójstw i morderstw sześć razy więcej niż jest to w Ameryce. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka, można nacisnąć o subskrypcjach. Dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. Wysyłaj pytania, wysyłaj odpowiedzi. Pisz swoje komentarze, polecaj gdzie możesz, na Facebooku, na Wykopach i do następnego codziennego filmiku, prędzej czy później z monetyzowaniem.